Witajcie. Owce odgrywają dużą rolę w życiu człowieka. Są jednym z najstarszych gatunków, które udomowiliśmy i od wieków dają nam swoje mleko, mięso i wełnę. Dziś zebraliśmy dla Was technologie i narzędzia, które pomagają w hodowli owiec na całym świecie. Filmik będzie ciekawy i szokujący. Przygotujcie się i zaczynamy. Barclay Livestock. Higiena jest ważna dla każdego, nawet jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskie, które mają wrodzoną chęć brudzenia się na wszelkie sposoby. Brak właściwej higieny jest bezpośrednią drogą do niebezpiecznych chorób, które mogą doprowadzić do wybicia setek sztuk zwierząt i spowodować dziesiątki tysięcy dolarów strat. Barclay Livestock to przenośny kojec, który przeznaczony jest do obsługi i mycia owiec. System jest w pełni modułowy, a każda część waży nie więcej niż jedna osoba może unieść. W związku z tym niepotrzebne są żadne dodatkowe narzędzia ani maszyny. Najważniejszą rzeczą jest funkcja mycia. System ten jest zainstalowany w przejściu pomiędzy dwiema zagrodami, jedną dla owiec brudnych i jedną dla owiec czystych. Dzięki silnym strumieniom wody system ten czyści zwierzęta szybko i łatwo. Strumienie wody kierowane są w taki sposób, aby oczyścić owce ze wszystkich stron jednocześnie. Woda dosłownie zrzuca z nich brud, a dla owcy jej ciśnienie jest absolutnie nieszkodliwe. PrimaFlex. Doskonale wiadomo, że rozpoznanie niektórych osób może okazać się niemożliwe. Mimo że każdy z nas ma swój niepowtarzalny wygląd, ubrania, dodatki, chód, sposób bycia, to i tak czasem odróżnienie obcego od kogoś znajomego może być trudne. A co jeśli masz stado 100 owiec, które wyglądają jak dwie krople wody? A jeśli masz ich 1000? Albo jeszcze więcej? Dokładnie tak. Trzeba je oznaczyć. Oczywiście można zaznaczyć każdą z nich innym kolorem, ale może to mieć negatywny wpływ na jakość wełny, a liczba owiec może być tak duża, że trzeba będzie odróżniać zielony od oliwkowego. Z tego powodu owce, podobnie jak większość zwierząt gospodarskich, znakuje się. Istnieją specjalne przystawki do tego celu, takie jak PrimaFlex. Przeznaczony jest do znaczników ATAG, MultiFlex, CETAG. Korpus klipsownicy wykonany jest z metalu, co czyni ją niezawodną w użytkowaniu. Urządzenia tego typu charakteryzują się wysokim poziomem jakości i nie uszkadzają uszu zwierząt, co jest bardzo ważne. Dodatkowo duża szybkość działania minimalizuje dyskomfort zwierzęcia. O'Neill Engineering. Narodziny nowego życia to bardzo ważny i złożony proces. W przypadku podjęcia niewłaściwych działań lub wykonania niewłaściwego ruchu istnieje ryzyko utraty zarówno matki, jak i potomstwa. Z tego powodu czasami ważne jest unieruchomienie owcy podczas porodu, aby ludzie mogli udzielić jej pomocy w sposób jak najbardziej kompetentny, bez obawy, że owca może wyrządzić krzywdę sobie, płodowi lub weterynarzom. O'Neill Engineering to mini bramka do krępowania owiec. Jest ona niezwykle prosta w swojej konstrukcji i prawdopodobnie każdy mógłby ją wykonać. Ta prosta konstrukcja składa się tylko z trzech kroków. Najpierw zaganiamy owcę tak, aby głowa przeszła przez bramkę, zamykamy ją, a następnie otwieramy, gdy poród się skończy. Sama bramka jest wmurowana w ziemię. Dzięki konstrukcji bramki owca nie widzi, co się dzieje z tyłu i jest mniej zestresowana. Kerbl. Kopyta to dość problematyczna część ciała zwierząt, która wymaga stałej i skrupulatnej pielęgnacji. Ponieważ kopyta zwierząt gospodarskich nie mają czasu na samoistne starcie, istnieje potrzeba ich ciągłego przycinania. Do tego celu służą specjalne maszynki, takie jak te produkowane przez firmę Kerbl. Specjalny kształt szczypiec i ich wygodne uchwyty pozwalają na szybkie usuwanie mocnych, zrogowaciałych części u zwierząt gospodarskich. Usuwanie odbywa się za pomocą dwóch ostrych noży, które uruchamiają się po ściśnięciu uchwytów. Szczypce wykonane są w całości z metalu, ponieważ, jak już wspomniano, kopyta są bardzo mocne i inne materiały po prostu nie nadają się do wykonania tej wymagającej i trudnej misji. Dziękujemy, że jesteście z nami. Nasz kanał naprawdę potrzebuje Waszego wsparcia, a najłatwiejszym sposobem, aby nam pomóc w rozwoju, jest zostawienie łapki w górę i subskrypcja. Czytamy również Wasze komentarze, w których możecie zostawić swoje uwagi lub zasugerować ciekawe tematy, a my chętnie zrobimy na ten temat film. Mamy nadzieję, że zostawiliście już łapkę w górę i jesteście gotowi na niespodzianki i poznawanie świata technologii. Asaf Espana. Oto przykład, jak prawidłowo zorganizować całą hodowlę owiec. Digitalizacja jest integralną częścią naszego życia i, jak można się domyślić, nie ominęła również rolnictwa. Asaf Espana jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie ferm owiec na świecie. Znajduje się ona w Hiszpanii. Jej wyjątkowość polega na tym, że dosłownie całe gospodarstwo liczące kilkadziesiąt tysięcy zwierząt jest w przeważającej mierze sterowane maszynowo. Wszystkie dane dotyczące jakości, zdrowia, wagi i wieku są automatycznie wprowadzane do bazy danych. Cała ferma jest zasilana przez ogromne pola paneli słonecznych, które produkują nadwyżki energii elektrycznej, więc ferma również ją sprzedaje.
Stada są karmione przez specjalny ciągnik, który równomiernie rozrzuca paszę przy okienkach do karmienia. Gospodarstwo posiada również własne laboratorium, które monitoruje każdą partię produktów. ProCraft SC2800. Strzyżenie owiec jest zwieńczeniem całego procesu hodowlanego. W końcu dostajesz produkt, który stanowi dużą część Twojego dochodu. Do wykonania wysokiej jakości pracy potrzebna jest maszynka do strzyżenia owiec, taka jak na przykład ProCraft SC2800. Z jej pomocą możliwe jest strzyżenie stada owiec, które obejmuje do 10 tysięcy sztuk zwierząt. Urządzenie wyposażone jest w najnowocześniejszy silnik elektryczny, który zapewnia wysoką prędkość pracy. Przy projektowaniu tej maszynki zwrócono uwagę na konieczność zmiany ustawień przy pracy z różnymi rodzajami wełny. Do tego celu służy zakres regulacji od 0 do 2800 obrotów na minutę, który można wykorzystać do zmiany prędkości roboczej. Ostrza wykonane są z wytrzymałej stali węglowej, która doskonale nadaje się do ostrzenia. Urządzenie jest wyposażone w śrubę zaciskową, która dociska noże do wybranego poziomu. Łożyska w urządzeniu zapewniają zmniejszenie wibracji podczas pracy i redukują hałas wytwarzany przez silnik. Ulepszony system chłodzenia poprawia wydajność i zapobiega przegrzewaniu się urządzenia, co zwiększa jego żywotność i ciągłość pracy. Melasti. Drugim najważniejszym produktem wytwarzanym przez owce jest mleko. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś wydoić ręcznie krowę, kozę lub owce, zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, jak trudne jest to zadanie. Choć na pierwszy rzut oka może się takie nie wydawać. Ale to tylko jedno zwierzę. A co jeśli jest ich 100? I wszystkie muszą być wydojone rano? Na szczęście postęp już dawno przekroczył te granice i nie ma potrzeby robienia tego ręcznie. Do tego celu służą stacjonarne i przenośne systemy udojowe. Melasti jest przenośną stacją udojową. Jest w stanie wydoić dwie owce, krowy lub kozy w tym samym czasie. Może pracować do 180 minut lub wydoić 40 owiec bez przerwy. Wiadro o pojemności 25 litrów pozwala na dłuższą pracę, zanim mleko będzie musiało zostać odprowadzone do głównego zbiornika. Większość konstrukcji składa się z odpornych na uderzenia materiałów plastikowych i PVC, dzięki czemu transport systemu jest bardzo łatwy. Artificial Insemination. Ostatnią pozycją na naszej liście nie jest niesamowite narzędzie, a niesamowita technologia. Zwiększanie liczebności stada jest procesem bardzo czasochłonnym. Możesz oczywiście poczekać, aż stanie się to w sposób naturalny, ale jeśli jesteś przedsiębiorcą, na pewno rozważysz szybszy, sztuczny sposób. Jego zaletami są szybkość i precyzja. Możesz dokładnie prześledzić cały proces, ponieważ wiesz dokładnie, kiedy nastąpiło zapłodnienie. Sztuczne unasienianie owiec przeprowadza się za pomocą strzykawki cewnikowej, która umożliwia dozowanie nasienia. W pomieszczeniu do inseminacji naprzeciw okna musi być umieszczona maszyna obrotowa, która podtrzymuje owce. Metoda ta jest całkowicie bezpieczna, o ile jest wykonywana w sposób odpowiedzialny i przy użyciu dobrych narzędzi. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten filmik. Zawsze możesz zostać sponsorem naszego kanału, jeśli skorzystasz z linku w opisie i wesprzesz kanał finansowo na Patreon. Nawet niewielka darowizna bardzo pomaga w rozwoju kanału. A tymczasem żegnamy się z Wami. Do następnego filmiku.